Zapraszam na kurs języka Python. Na mojej stronie jest kurs podstaw tego języka składający się z 8 lekcji. Tutaj widzimy tematykę. Żeby się jednak dostać do zadań, które można potem rozwiązać, trzeba się zarejestrować na serwerze Szkopu, gdzie wrzuciłem Wam proste zadania pod tytułem Python 02. Czyli co? Logujemy się na Szkopule, już jestem zalogowany i w momencie, kiedy jestem zalogowany, klikam na link Python 02. Otworzę go sobie na osobnej zakładce, żeby tego nie tracić i rejestruję się w tak zwanym konkursie kurs buzinfo.pl. Tutaj mamy zadania, które będziemy wykonywać, ale oczywiście te zadania będziemy potrafili rozwiązać dopiero jak omówimy sobie te lekcje. No to zacznijmy. Wejście, wyjście, czyli wczytywanie jakiejś informacji do programu i wyprowadzanie. Jak to analizować? No, tego nie skopiuję, specjalnie to jest rysunek, bo nikogo kopii wklej nigdy niczego dobrego nie nauczyło. Tutaj ten krzyżyk oznacza, że to jest komentarz, ta linia nie będzie brana pod uwagę, a ja tutaj ją wprowadziłem tylko po to, żebyś się zastanowił, co do tego miejsca program wykona, bo tu nie ma opisów w tym kursie. Proste słowa angielskie, które będziemy w stanie bez opisów przeanalizować i zastanawiamy się, co się wykona, potem to weryfikujemy. Jak nam się to uda, to mamy do wykonania na Szkopule te zadania, które tutaj są wypisane. Czyli co? Analizujemy tę pierwszą lekcję i potem wykonujemy te dwa zadania na Szkopule. No dobrze. Żeby to przeanalizować, to sobie uruchomimy edytor Pythona, IDLE. Jak ktoś chce inne środowisko, to oczywiście też jest to możliwe. IDLE nie jest może najpiękniejszym. Tutaj nowy plik, bo proszę Państwa, tu w Pythonie mogę wydawać pojedyncze rozkazy. Na przykład 3 plus 4 to jest rozkaz dodawania. On się od razu wykonał, ale jeżeli chcę napisać program, czyli zestaw instrukcji, ileś instrukcji, które wykonają pewien algorytm, to plik nowy i tutaj mam możliwość pisania zestawu instrukcji, czyli całego programu. To sobie zwiniemy i teraz ten fragment będziemy musieli przepisać, ale najpierw zastanówmy się, co to będzie input. Input, czyli jakieś wprowadzenie. Wprowadzenie. Tu mamy podpowiedź. Podaj liczby całkowite, czyli będziemy wprowadzać jakieś liczby prawdopodobnie. Gdzie zapamiętamy te liczby? W zmiennej A. To jest tak jak na matematyce zmienne opisujące parametry trójkąta, tak? Podstawa, wysokość, H, pole, P. Tutaj tak samo używamy zmiennych. Potem jeszcze raz drugą liczbę będziemy wprowadzać do zmiennej B. Wykonamy operację A plus B. Gdzie zapamiętamy wynik? No, w zmiennej C. Od razu zastanówmy się, co to jest za operator równa się. To jest taki operator, już widzimy, tak, po tych trzech przykładach, który zapamiętuje wynik tego, co się dzieje po prawej stronie tego operatora w pojedynczej zmiennej, która jest po lewej stronie. Zawsze po lewej stronie równa się jest jedna zmienna, która zapamiętuje wynik tego, co jest po prawej stronie. Tu jest wynik wprowadzania, a tutaj jest wynik dodawania. No i w C mamy wynik dodawania. Jeżeli wprowadzimy 5, na przykład i 7, no to wypiszemy zmienną C i podejrzewamy, że będzie to 12. Sprawdzamy. Input, może troszeczkę powiększmy to. To w opcjach będzie. Skonfigurujmy IDLE, powiększmy czcionkę, żeby tutaj na filmie było lepiej to wszystko widoczne, nawet do 18. Proszę bardzo. Input. Podaj dwie liczby. W apostrofach to napisałem, czyli to będzie tekst. Jakiś dwukropek tutaj wewnątrz tego tekstu, żeby nam się to nie skleiło z naszą liczbą, którą wprowadzimy. I to wszystko zapamiętamy w zmiennej A. Potem w zmiennej B zapamiętamy drugie jakieś wprowadzenie. Przy czym tutaj już nie podpowiadam, co to ma być. Wykonuję operację C równa się A plus B. Print C. Uruchamiamy. Jak to uruchomić? No widzimy run, czyli biegnij, uruchamiaj. Run, modul,
czyli wykonaj ten moduł, a ja już od teraz nie będę tutaj nigdy klikał, tylko będę wciskał co? F5 na klawiaturze. Ale za każdym razem przed uruchomieniem muszę zapisać to, co tutaj zmieniłem. No to co? OK, zapisujemy to. Zapisuję w moim katalogu domowym, ja go sobie tutaj zapiszę pod nazwą 1.py, czyli taki plik już istnieje, no wiadomo, często takie przykłady daję, mamy to. Uruchamiamy jeszcze raz, F5, już nie obiecałem nie klikać, no to F5 będę. I teraz gdzie to się pojawiło? No w tym naszym IDLE, ono jest o, to jesteśmy tak tutaj, a to jest tutaj, o, on teraz czeka, podaj dwie liczby. No to podajemy, 5 i 7 miało być, tak? 5 i teraz o, nie ma już drugiej podpowiedzi, no tu była podpowiedź i teraz gdzie jesteśmy? W tym miejscu, tak? On czeka tutaj, aż wprowadzimy coś po raz drugi. Kolejny input się wykonuje i zapamięta to drugie w B. No to teraz 7 wprowadzamy, Enter i wyszło, oczekiwaliśmy 12, a wyszło 57. A plus B nie dodał liczb, tylko skleił to. Czyli dodał, nie było błędu, to znaczy, że program wykonał się poprawnie. Co to może być? No domyślamy się, że no co, jeżeli dodaje, a to się łączy, to co to mogło być? To mogłyby być teksty, tak? Jeżeli dodam tekst, to pies, to powstanie tekst to pies Ali, jak dodam trzeci tekst. Więc co, teksty możemy dodawać? To znaczy, że input wprowadza nie liczby, tylko teksty. Jeżeli ja bym chciał je dodać jako liczby, to muszę coś z nimi jeszcze zrobić. I dlatego jest dalsza część tego przykładu. Popatrzmy. O tutaj. Int. Skrót od integer. Liczba całkowita. Co ja robię? Funkcja int w nawiasie dostaje jakiś argument. Jaki? No taki, jaki został zapamiętany po wprowadzeniu. Czyli co ja tutaj robię? Funkcja int weźmie sobie moje a i zamieni na liczbę. Postara się zamienić. No ale muszę gdzieś to zapamiętać. Mogę to zapamiętać w zmiennej d i wtedy posiadam i a jako tekst i d jako liczbę całkowitą, ale ja już tego tekstu nie potrzebuję, więc mogę nadpisać, czyli w zmiennej a zapamiętam tylko tę liczbę, a tekst zostanie usunięty ze zmiennej a. To samo robię ze zmienną b. B równa się int z b. Print c, ale oczywiście wcześniej trzeba to jeszcze dodać, czyli c równa się a plus b. Co się pojawi, jak teraz wprowadzę 5 i 7? No oczywiście tu się pojawi 12, ale tego nie skasowaliśmy, więc 5, 7 jako tekst także się pojawi. Co sprawdzamy? F5 już teraz klikam na klawiaturze. Oczywiście on zmusza mnie, żebym zapisał. Pamięta już nazwę. To jest nasze IDLE i tutaj wprowadzamy. Tu trzeba kliknąć niestety w to miejsce. I co? No nasze 5 i 7. I to, czego się spodziewaliśmy. Tutaj skleił teksty, a tutaj zamienił potem te teksty 5 i 7 na liczby całkowite. Dodał je i rzeczywiście wyszło 12. Nasz program się skończył zgodnie z oczekiwaniami. I to, co już poznaliśmy, czyli wczytanie tekstu, zamiana tego tekstu na liczbę całkowitą albo na liczbę jaką? Rzeczywistą. Float wtedy użyjemy funkcji, a nie int. Float. Oraz operacja dodawania. No jak dodawania, to umiemy też odejmować, mnożyć, dzielić. Na pewno to potrafimy, bo to są cztery podstawowe operacje arytmetyczne. I operacja wypisania. To wystarczy, żeby te zadania wykonać na szkopule. No to co? Przechodzimy na szkopuł i działamy. Tu się źle przełączyłem. Tutaj na szkopuł szybciutko. O. Zadania A1A i A1A2. A1A. Prawy klawisz. Otworzę sobie to treść zadania w nowej zakładce. No i proszę bardzo. Odejmowanko. Napisz program, który wczyta dwie liczby rzeczywiste. Oj, nie będziemy zamieniać z integera, tylko liczby rzeczywiste, funkcją float. Z przedziału od minus 1024 do 1024 ja nie muszę sprawdzać, czy to jest taki przedział, bo ja mam to podane w treści zadania, więc to jest dla mnie pomoc. Jeżeli nie jest mi potrzebna, to ją zignoruję.
i wypiszę ich różnicę. Różnicę, czyli nie będę dodawał, tylko będę odejmował. I zawsze mamy przykład. Po co jest ten przykład? Po to, że jeżeli zrozumiałem tę treść, wydaje mi się, że zrozumiałem, to mogę zweryfikować na podstawie tych liczb, czy aby na pewno ją rozumiem. No popatrzmy, mogą się pojawić liczby z takiego przedziału. Rzeczywiście taka liczba się pojawiła, minus 7 i od niej będę musiał odjąć kolejną liczbę. 4,5, 4,5, minus 7, minus 4,5, to znaczy minus 11,5. No wszystko zgodnie z oczekiwaniem. Zrozumiałem, o co chodzi, muszę teraz napisać program. Tu bardzo często będziecie mieli taką małą pomoc, jakich instrukcji należy się spodziewać, że będą potrzebne w wykonaniu tegoż programu. Nic więcej nie trzeba robić. Nie trzeba na pewno sprawdzać, czy wejście, czy liczby wprowadzane są z tego przedziału. Powiedziałem, to jest podpowiedź, która nam ma ułatwić zadanie, bo my dzięki temu wiemy, że innych nie będzie. Piszemy nasz program. Tak naprawdę to wystarczy ten przerobić. Po pierwsze, wczytuję dwie liczby A i B, no i wypisuję ich różnice, ale zanim wypiszę ich różnice, no to muszę najpierw je zamienić na liczby. Tu jest zamiana na liczby, tutaj jest ich różnica, print C, sprawdzamy, czy wyjdzie. No oczywiście na początek porobimy trochę błędów, celowo. No to uruchamiamy. Oj, znowu to jest taka niedogodność tegoż środowiska, no przełączyliśmy się. Podaj dwie liczby. No jako minus 7, w porządku, i 4,5, no dobrze, ale najpierw 4 odejmiemy, to powinno być ile? Minus 11. Wyszło minus 11. Czy nasz program jest dobry? A jeszcze raz go uruchomię. Czyli co, F5, podaj dwie liczby, minus 7 i teraz sprawdźmy dla 4,5, 4,5. I co? Komunikat błędu. Przesuńmy sobie to okienko troszeczkę wyżej. O, komunikat błędu. Co się stało? Spodziewaliśmy się jakiejś liczby w systemie dziesiętnym, czyli liczby całkowitej dla funkcji int. A my dostaliśmy 4,5. No coś nie tak. Bo co? Zapomnieliśmy jeszcze zamienić co? Że my przecież nie wczytujemy liczby całkowitej, bo tylko tu jest napisane, które wczyta dwie liczby rzeczywiste. To muszą być obie liczby rzeczywiste. Na wszelki wypadek obie. No to co? Nie int, tylko float. Float. I teraz różnica. Spróbujemy. Jeszcze tu będzie jeden błąd, ale to nic. Podaj dwie liczby. Minus 7 i 4,5. Proszę bardzo, wyszło minus 11,5. Idealnie, dokładnie to samo, co w przykładzie. No to próbujemy wysłać nasz program, bo widocznie on jest dobry. Kopiuję go sobie. Można go oczywiście jako plik wysłać, ale ja użyję schowka. Ctrl C, zaznaczyłem wszystko, skopiowałem do schowka. Idziemy na szkopuł. Wyślij zadanie A1A, czyli odejmowanko. Wyślij. I ok, tu można albo wybrać plik, albo wkleić kod. Jeżeli wklejam kod, to muszę powiedzieć, w jakim języku napisałem. To napisałem w języku Python i wysyłam. Chwilę to trwa. Wynik. Wstępne sprawdzanie ok, ale wynik jaki? 0. 0 punktów. Coś jest nie tak. Wchodzimy w szczegóły. Co my tu mamy? Powiększmy to. Program został trzykrotnie przetestowany na trzech różnych liczbach. Za pierwszym razem oczekiwano minus 11,5, czyli naszego przykładu testowego. Ja wszystkie zadania, które tu umieściłem, w taki sposób stworzyłem, że nie mamy tutaj tej treści, mamy, że pierwsze testy pokrywają się z przykładami, więc jeżeli tu mamy błędy, no to znaczy, że nawet ten przykład mi nie zadziałał, a przecież ja przed chwilą sprawdzałem, było minus 11,5. Popatrzmy dalej. Oczekiwano minus 11,5, a co mój program napisał? Mój program napisał słowo podaj. Nie, mój program chyba napisał 11,5, no to sprawdźmy. Uruchamiam go jeszcze raz i co się okazuje? Mój program rzeczywiście pisze taki tekst, podaj dwie liczby. Szkopuł to nie jest jakiś pan, który będzie wprowadzał i sprawdzał zadania. To jest automat.
Nie potrzebuję podpowiedzi. Każdy dodatkowy symbol jest tutaj zbędny i traktowany jako już coś, co ma być oceniane. A przecież on oczekuje od razu wyniku. Minus 11.5. A mój program podaje tutaj słowo podaj. Czyli co? To jest zbędne. Jeszcze okroimy nasz program. Nasz program będzie tylko taki. Czysty input, dwa razy input, zamiana na liczby, odejmowanie, wypisanie tekstu. Nic więcej. Sprawdzamy. Wyślemy to jeszcze raz. Wyślij inne i czekamy oczywiście. Czyli wyślij jeszcze raz. Wklejamy ten nasz kod. Już cały czas w schowku jest ten stary, tak? Nie skopiowałem tamtego. Pomniejszmy to troszeczkę. Usuńmy to w takim razie ręcznie. Ten tekst jest tu niepotrzebny. Język programowania Python. Wyślij. Oczekujemy i po chwili mamy wynik, a jeżeli tego wyniku po chwili nie mamy, to możemy po kilku sekundach odświeżyć tą stronę. O, 100 punktów, czyli max. W tym momencie wszystko się zgadza, bo w szczegółach sobie spojrzymy, a ponieważ nie ma błędów, to chyba nie ma nawet informacji o tym, że coś jest nie tak. Tak, nie jest napisane, że oczekiwano jakiejś liczby, bo wszystkie liczby się zgadzają. Dobrze. Zadania. Pierwsze zadanie wysłaliśmy. Widzimy w naszym kursie, że musimy wysłać jeszcze drugie zadanie A1, A2. Wchodzimy do zadania A1, A2. To jest stare zadanie. Zamknijmy je sobie. Tutaj, o, Wawrzynosek. A1, A2. I teraz, żebyście się nie przestraszyli. Nie będziemy tego zadania robić. Ono ma długą treść, ale ta treść jest tak naprawdę tylko bajką. Tu trzeba wyłapać tylko tak naprawdę dwa zdania, które mówią, co te liczby na wejściu oznaczają. A jak będę wiedział, co te liczby na wejściu oznaczają, to za pomocą operacji plus, minus, pomnożyć, podzielić, obliczę właściwy wynik. I jeżeli zrozumiem treść zadania i sprawdzę na przykładach, że tak, no tak, to o to chodzi przecież, tak? Bo jak zrobię tą operację na tych liczbach, to wyjdzie to, a jak zrobię tę samą operację na tych liczbach, to wyjdzie to, no to już mogę robić moje zadanie. Wysyłam i pierwsza lekcja już jest za nami. Lekcja o wprowadzaniu danych, podstawowych czterech operacjach arytmetycznych i wypisywaniu wyników. Dziękuję.